Dzień dobry, witajcie. Witamy się z wami. Mówię witamy, chociaż jestem sama, ale Ancia jest tuż obok. O tu. Witamy się z wami po naszym dwutygodniowym urlopie. Czy chcecie zobaczyć, jak wygląda nasze mieszkanie? I tak wam je pokażę. Przypomnę, że byliśmy przez tydzień w Egipcie. Potem przez jakieś 24 godziny byliśmy w domu. Znowu wylecieliśmy. I dzisiaj wróciliśmy i akurat zacznę od sypialni może, żeby tak dobrze zacząć, bo tu jest smyczysto, leży tylko mój pasek. Nie ma poduszki jednej. Ciekawe dlaczego, zaraz się to wyjaśni. A, tak wygląda salon. Tak wygląda stół. Na meblach w kuchni jest apteczka cała. Tu się zaczyna już sprzątać walizka, którą mieliśmy ze sobą we Włoszech. Tu są rzeczy czyste, których nie zdążyliśmy poskładać, bo one były prane między wylotami. A tu, słuchajcie, spałam ja dzisiaj, bo tak mocno kaszlę, że... Andrzej na urlopie nie miał przespanej nocy od półtora tygodnia, tak? No. I dzisiaj już odpuściłam mojemu mężowi, zawinęłam się do tego pokoju. Mam bardzo mocny kaszel ogólnie. To chyba będzie gdzieś tam pomiędzy tymi filmami, ale z Egiptu wróciłam z zapaleniem zatok. A z Mediolanu wracam z zapaleniem ucha. No ale powiedz też, że prawdopodobnie pojechałaś z wykluwającym się zapaleniem. Nie, no tak, pojechałam z wykluwającym się zapaleniem zatok. Już pierwszego dnia Kasia mówiła, czułam, że to wina klimy, a pierwszego dnia klima była całą noc wyłączona, więc to na pewno nie wina klimy. No pewnie, słuchajcie, no generalnie zaczął się już powoli ten okres jesienny. Może niektórzy nie dopuszczają tego do siebie, ale tak niestety jest. Jak mieliśmy śródlądowanie między Egiptem a Mediolanem, mieliśmy okazję chwilę zamienić parę zdań z naszymi sąsiadami. Oni byli na Mazurach i tak się składa, że moją sąsiadkę dopadło jakby to samo. Więc myślę, że ja już do Egiptu poleciałam chora niestety. W międzyczasie właśnie byłam w Polsce u lekarza. Jakiś taki młody pan to był, nie chciał dać mi antybiotyku od razu. Więc powiedział, żebym na razie brała tam jakieś leki. To też były leki na receptę. No i jak nie przejdzie, to antybiotyk. No i nie przeszło. I poza tym, że mam problem, bo odkrztuszam gluty, to do tego w tym momencie mam wrażenie, że tak słyszę połowicznie, dlatego że mam zatkane i prawe, to jest lewe i prawe ucho. Lewe ucho zatkało mi się wcześniej, prawe zatkało mi się w trakcie lotu. Nie wiem, czy to zatkane prawe ucho jest wynikiem tego, że właśnie nie mogło mi się jakoś, nie wiem, wyrównać ciśnienie w uszach, czy dostałam zapalenia ucha w obu uszach naraz. Nie wiem, czy to jest możliwe. Dostałam antybiotyk. W środę mam wizytę u laryngologa, żeby to sprawdzić, bo pani internista zajrzała w moje uszy i tam stwierdziła, że są przekrwione i dobrze, żeby jeszcze specjalista od uszu tam zajrzał, więc tak też będzie. Także no, wróciłam chora, a teraz trzeba się zabrać za posprzątanie tego pierdolnika, bo już nie można tego inaczej określić, naprawdę. To wygląda bardzo źle. Łazienka i moja półka wstydu. Także co? No, trzeba brać się do roboty, żeby to mieszkanie ogarnąć. Powiem wam, że przykro mi strasznie, że się rozchorowałam, bo po pierwsze już naprawdę chciałam jechać do biura, żeby zobaczyć się z koleżankami z pracy. Planowałam, że w czwartek pojadę, ale nie pojadę. No i tata Andrzeja w międzyczasie, jak nas nie było przez te dwa tygodnie, miał urodziny. Jutro jest obiad. Taki, wiecie, no specjalnie był przesuwany po to, żebyśmy mogli być. Ale się rozchorowałam i nie będziemy. Ale fajnie, bo mama, gadaliśmy dzisiaj z mamą i przygotuje nam rację żywnościową, żebyśmy mogli zjeść taki dobry domowy obiadek i żebyśmy sami nie musieli go robić. Więc fajnie, że mimo, że nie będzie nas na tym obiedzie, to przynajmniej zjemy coś dobrego. Co prawda nie spotkamy się całą rodzinką
w pełnym składzie, no ale nie pojadę ich zarazić, tym bardziej, że oni jakiś czas temu też byli chorzy. Będą tam dziadkowie, którzy mają swoje lata. Będzie Adaś, który jest mały. No nie chciałabym mieć nikogo na sumieniu, więc będziemy się kisić z Andrzejkiem sami. Ale może nie ma tego złego, słuchajcie, zaczęło się Top Model, Asia Express, Kuba Wojewódzki, tyle programów znowu ruszyło, także będziemy cały weekend siedzieć i nadrabiać, bo żeby wyjść do ludzi się nie nadaje. Także tak, taki przydługi wstęp, a teraz do roboty, moi drodzy, trzeba to posprzątać. Wracamy do Was półtorej godzinki później. Wydaje mi się, że mieszkanie już jest całkiem ogarnięte. Podkreślam ogarnięte, bo nie wysprzątane. Ale ogarnięte. To może wróćmy do tej sypialni. Bo ona była stosunkowo czysta. Poprawiłam tylko pościel. Tak się prezentuje salon. Te rzeczy jeszcze tu leżą, bo muszę dograć końcówkę do filmu, który ukazał się przed tym filmem, w którym pokazuję Wam nasze włoskie zakupy, więc to jeszcze tutaj chwilę poleży, ale już niedługo. W międzyczasie Andrzej odgruzował ekspres, dzbanek i ogarnął kuchnię, schował też walizki. Chodźmy do łazienki, żeby nie było. Naprawdę postarałam się, żeby ogarnąć wszystko. To będzie paczka dla Gosi, dlatego to tak stoi na wierzchu. No i tutaj moje miejsce spania chwilowe. Nie chcę przeszkadzać Andrzejowi, bo naprawdę no, nie jest ze mną najlepiej. Ale wydaje mi się, że wszystko ogarnięte i w ogóle jestem ciekawa, czy wzbudzi to jakieś komentarze, że ja uprane ciuchy odkładam niewyprasowane do szafy. Ciekawa jestem, jak wy robicie. Czy wszystko prasujecie, jak odkładacie po praniu? Czy prasujecie dopiero wtedy, kiedy jest wam to potrzebne? Ja prasuję dopiero wtedy, kiedy mam to założyć, dlatego, że ja bardzo często z szafy coś wykładam, przykładam. Nie jestem jakoś bardzo luźno, więc mam wrażenie, że nawet jak te rzeczy tylko wiszą, to się trochę gniotą. Więc tak jak, nie wiem, teraz wyjeżdżaliśmy na wakacje, to przed wylotem wszystko prasowałam. I tak samo, jak gdzieś wychodzimy, chcę się jakoś, wiecie, ubrać w coś, co jest wygniecione, to prasuję to przed wyjściem. Dajcie znaka, jak wy robicie. Bardzo jestem ciekawa. No, serio. Myślę, że może to wzbudzić sporo kontrowersji, bo mam wrażenie, że znam więcej takich osób, które jednak właśnie prasują, zanim chowają ubrania do szaf. No ale ja robię inaczej. To tak tytułem wyjaśnienia, gdyby się ktoś zastanawiał, dlaczego tego nie prasowałam. No. To co? Tyle. Dzisiaj, słuchajcie, taki film ze sprzątaniem, odgruzowywaniem się po wakacjach. Dajcie znaka, czy wolicie się pakować na wyjazd, czy rozpakowywać po wyjeździe. Ja mam wrażenie, nie lubię ani tego, ani tego. Wszystko to generuje bałagan. Bałagan trzeba sprzątać. Ja nie jestem jakąś ogromną fanką porządków domowych. Robię je, bo trzeba. Natomiast sprzątanie to nie jest moje guilty pleasure. Więc tak, przebrnęliśmy przez to. Dziękuję Wam bardzo za ten film. Pamiętajcie, żeby zostawić nam łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Mam nadzieję, że już będę zdrowa.